Mamy drugi półfinał, proszę Państwa, Lubuskie, Dolnośląskie. To te dwa zespoły spotkały się w półfinale, wtedy tam w Żarach, pamiętam, byłem, prowadziłem zawody, dziękuję za zaproszenie. Wtedy tam w Żarach wygrywa kadra województwa lubuskiego. Teraz te kadry spotykają się w półfinale. Małopolska czeka na zwycięzcę z tego meczu i zagra jutro o złoto, a przegrani zagrają jutro o brąz ze Śląskiem. No takie oczy jak on, to by ci nic nie zasłonił, bo teleskopy tak do góry i wszystko widzi, nie? Będziemy rzucać jedną ręką. Nie, za trzy. To jest trudne. Ja to ostatnio wróciłem trochę. A wiecie, gdzie ci dwaj panowie trenerzy pracują? To są zawód trener, a w szkole pracuje WF-ista? Jak myślicie? Tak. Tak? WF-iści w szkole, tak? Tak. Ten pierwszy pan trener główny, pan Rupczyński, jest strażakiem. Zawodowy strażak. A pan Sobczak jest drukarzem. To się rzadko zdarza, żeby strażak z drukarzem prowadzili zespół. No ale mają doświadczenie trenerskie. Bo przeważnie WF-iści. Mówię panie prezesie, że rzadko się zdarza strażak i drukarz. Trenerzy. Nie żadni WF-iści. I drukarz. No strażak jest pan Rupczyński, trener główny. Panowie, 80% trenerów pracuje w szkole. Zostawiaj, proszę, piłka! Czerwuj! Bo nikt z trenerów by nie wyżył, zarabiając młodzieżowej koszykówce. Sito. To na razie tyle. Pozdrawiam. Do kolejnego filmiku.